Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną i pewnie jak zauważyliście, na moim kanale jest troszkę mniej odcinków z tego względu, iż no, nie miałem po prostu czasu, żeby ponagrywać normalnie odcinki. A nie chcę po prostu robić coś na takiej zasadzie, że wszystko będę publikował w jeden dzień. Wolę po prostu, jak już wiem, że mam mniej czasu, to wolę sobie publikować jeden odcinek dziennie. Chociażby, żeby codziennie było o tej 15 godzinie goticzek, nie goticzek. Ale tak jak powiedziałem, już niedługo, bo jeszcze w tym tygodniu trochę popracuję. Ale w następnym tygodniu już ma praktycznie wolny. Jedynie co będzie mnie faktycznie powstrzymywało przed nagrywaniem kolejnych odcinków, to będzie ostre powtarzanie do matury. Tak, do matury. To już mówiłem nieraz. Ale dobra, chyba to co chciałem powiedzieć już powiedziałem, więc... Cóż. Tutaj nie ma nic. Cholercie, tutaj naprawdę... a tutaj mi się coś wydawało, że było. Nie, tylko mi się wydawało. Hej, pierwszy raz tutaj jestem i nie spodziewałem się, że tutaj będzie aż tak pusto. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że tutaj będzie aż tak pusto. Dobra, nie mam co się ten obijać. Po prostu idziemy do czwartego rozdziału, czyli teraz został mi chyba ostatni kamień ogniskujący. Tak, chyba ostatni kamień ogniskujący, przy którym mi pomoże Milten. A potem to chyba jest już faktycznie de facto czwarty rozdział i chyba w czwartym rozdziale mamy za zadanie iść do Xardupy. Do Xardasa, do Xardasa. Oj, rany. Ludziska, nie wyobrażacie sobie, jak bardzo chciało mi się pograć w Gothica. Naprawdę. Całe szczęście, że w końcu się dorwałem do Gothiczka. Które będzie chyba lepiej? Chyba tędy się przedostanę. Tak, ten tutaj zbugowany strażnik. Przeskakujemy. Chyba w takim razie. W takim razie ani kroku dalej, dobra, i tak idziemy sobie dalej. I też mnie po prostu de facto zastanawia, jak to będzie się reprezentowało właśnie w edycji rozszerzonej czwarty rozdział. Nawet tam kilka odcinków temu robiłem taki dłuższy monolog właśnie na temat edycji rozszerzonej i szczerze gdybym wiedział, że oryginalna wersja edycji rozszerzonej będzie się tak prezentować, jak się prezentuje, to bym nagrywał wersję testową, która jest o niebo lepsza moim zdaniem, o niebo lepsza niż ta aktualna edycja rozszerzona. Ale no cóż, nie będę przecież przerywał serii, kiedy jestem już w większej połowie. A poza tym nie mam zamiaru nagrywać drugi raz edycji rozszerzonej. A no cóż, nawet nie wiem, czy dostałbym takowy dostęp do edycji rozszerzonej w wersji testowej, kiedy to tam wszyscy sprawdzali, testowali. Ale naprawdę było tego więcej tych zadań. Dialogi były takie mocniejsze, bardziej oddające klimat właśnie górnicze doliny. Ale tak mimo wszystko edycja rozszerzona no nie jest zła, ale wcześniej się reprezentowała znacznie lepiej. I wtedy by... znaczy wersja testowa naprawdę, jak mówiłem, wersja testowa, jak patrzyłem na to, jakie tam były błędy zgłaszane i w ogóle, i patrząc, obserwując właśnie te dialogi w ogóle, to doszedłem do wniosku, że edycja rozszerzona bez problemu stanie się moim modem numer 1 do Gothica 1 i pobiję Mroczne Tajemnice od tak, ale... O cholercia. Nie, bezimiennym. Jeszcze idziemy po jednym. Jeszcze jeden kamień ogniskujący. Dopiero potem do czwartego rozdziału. Ale no cóż zrobić, kurde, no nie wiedziałem, że twórca moda tak pozmienia edycję rozszerzoną. Ale no cóż, mod i tak nie jest zły, ale moim zdaniem do Mrocznych Tajemnic no jednak brakuje dość sporo, ale nie jest zły.
Więc to byłoby na temat, na tyle właśnie na temat edycji rozszerzonej, bo tam widziałem, że jakieś tam dyskusje się narodziły właśnie odnośnie tej modyfikacji. Ale z tego co wiem, w czwartym rozdziale ma być drugi raz edycja rozszerzona tak na nowo, ma być rozpierdziel, ma być dużo nowych zadań i bardzo dużo nowości. Więc po prostu nie umiem się doczekać właśnie oficjalnie tego czwartego rozdziału. Aj, Miltenie, gdzieś ty jest? Mógłbyś trochę bliżej, co? Cześć, Milten. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszę. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie, a więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Ale i tak jesteś śmiertelny, więc nie rozumiem, Milton. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Okej, dobra, że już tam biegnie, żeby zdobyć swój wymarzony talizman. Ale bym chciał przypisać ten zwój, wiesz?
śmierć ożywieńcom i także chciałbym sobie podregenerować manę. A nie chcę sobie tam zwiększać czasowo czegoś tam, tylko po prostu, kurde, mogę wypić ten słabszy. Nieważne, nie myślę. Przemiana chrząszcza, śmierć ożywieńcom. Oczywiście, Milton, nie boguj się. Oj, tyle cię... Tylko o to cię proszę, wiesz? No właśnie. Dobrze, że się jednak nie zbugowałeś. I ognio cier był ważny. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Okej. Ale Milton, miałeś zejść pierwszy, miałeś wybrać na siebie cały gniew wszystkich potworów. Weź tam, strzelaj w nich. No właśnie. Milton? Ja nie wiem co ty tworzysz, ale powinien zadawać większe obrażenia, wiesz? Ja sobie nie dał rady. No właśnie. O właśnie. Może mi się jeszcze jako tak uda mi się obronić. O, widzę nawet tutaj roślinkę dodatkową, co? Ej, Milton, miałeś być bardziej użyteczny. Wszystko było na mojej głowie znowu. Dobrze, że jestem już na tyle wytrzymały, że te ataki zaczynają mi faktycznie robić coraz mniej. Okej, Milton, ale... Śmierć ożywieńcom. Mana plus 1, tak? Czy mi się zdaje, czy po prostu szkielet się zbugował i Milton też? No ja się po prostu zaraz załamię. Mam nadzieję, że tak nie jest. Aj, wiecie co? To może po prostu zrobię tak dla pewności. Zapiszę sobie to na zupełnie innym stylu. Aha, tutaj mogę zrobić 86. Wczytamy sobie. Wczytaj. I niestety Milton się zbugował, co? Ale gdzieś tutaj są szkielet. A tutaj jesteś. Oj, rany, myślałem, że wpadł pod tekstury czy coś w tym stylu. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Oj, Milton, ty nie wiesz, co się tam za niedługo stanie. Oj, rany, biedny Christo i inni magowie ognia. Ale dobra, no to pozbierajmy tutaj wszelkie łupy, jakie tutaj są. A, Ctrl Shift, właśnie, tak się zbierało po setce. Setkę po setce? Kurde, no, moja mowa... Wytrych pęk. Aha, dobra. To. Kontrol ten, bierzemy wszystko jak leci, strzały. Kurde, tak de facto to ja mam naprawdę masę strzał. Naprawdę mam masę strzał. Dlaczego by się nie nauczyć jednak może jednak posługiwania się tym łukiem? Raz, dwa, trzy. A, okej. To jakieś pierdółki. Przynajmniej te wytrychy się zwracały stosunkowo szybko, nie? Te, które się połamały. Aj, rany, co? Dobra, to tutaj idziemy tędy. I naprawdę nie mogę się doczekać już czwartego rozdziału. Po prostu, wow. W
sumie nawet sobie nie przypominam jako szczególnie, żeby ktoś mi tam spoilerował czwarty rozdział. Chyba jakieś tam komentarze były odnośnie czwartego rozdziału, ale... Nikt mi tam nie spoilerował zbytnio. Całe szczęście. Wolę sobie ogrywać modzika bez tej świadomości, co mnie potem czeka. No, że chyba ktoś mi napisze: Wiśnia, zbieraj takie i takie przedmioty, bo mogą być przydatne w późniejszych rozdziałach. To wtedy mam to zawsze na uwadze i zawsze sobie jakoś tam staram odkładać, nie? Zresztą te rośliny w returningu, to masakra była. Poczekajcie chwilę, wpuszczę mojego futrzastego przyjaciela. No, naprawdę, returning to była taka seria, że... Nie no, returning to był jest dość specyficzny modem. Tam trzeba po prostu zbierać wszystko, bo wszystko może mieć wartość na naszą postać. To jest trochę zabawne. Trzeba było jakieś rośliny, jakieś pierdółki, no po prostu tego była masa. Ale no cóż, ale potem jak się miało te 600 punktów siły i 2000 punktów życia i miało się naprawdę spore odporności na wszystko, to potem to cieszyło naprawdę oko, jak się patrzyło, ale zresztą też czas spędzony na zbieraniu tego wszystkiego, no ludzie, ja tam na tym save'ie przegrałem 124 godziny, nie? Na tym dopiero przegrywam 30 godzin, no 28, nie? Chociaż tam też naprawdę sporo robiłem poza odcinkiem, bo chodzenie z miejsca A do miejsca B było naprawdę masakryczne. No cóż, jakbym robił pewnie wszystko na wizji, to pewnie seria miałaby z 250 lub 300 odcinków. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Znalazłem kamień ogniskujący. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze 2 kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać.
Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy.